Witajcie ponownie w wykluczonych runda druga. Teraz będzie. Tak. No i siema, zostały, cześć. Tak, no i zostały trzy osoby z czterech. Jest to. Teraz nie pamiętam tego nicku. Kubas. 108. No właśnie. Zaki 1 oraz. Misio, ale numeru nie pamiętam. 345. W poprzednim odcinku odpadł właśnie. Auto delayed. No i będziemy właśnie zaczynać rundę drugą. W rundzie drugiej będą użyte przedmioty. Czekaj, jeszcze nie. No, czekaj, jak start będzie zegara? Jeszcze chwila o sponsorze. Mieliście dawać minutę. No właśnie, sponsorem jest oczywiście n1host.pl. Przez Servager w Polsce. Tak. No. A nie śmiejcie się, to jest normalnie, to musi być. Musi być. Dobrze, no to Enek, startuj zegar. Tak, ale nie, przedstawmy itemy, możecie podejść do skrzynek, właśnie. Zobaczyć co jest. Tak więc przedmioty, które będą użyte w drugiej rundzie, to jest filter, energy condenser, battery box oraz rubber. Nie wiem czemu rubber dokładnie. Tak nie wiem czemu, bez wicha wybrane, jakiś zdziwiony. Dobrze. To zaczynamy. Można? Jeszcze nie. No, tak więc. Już start poszedł. Już możecie. Już możecie. Zegar zaraz się włączy. Czy rubber musi być wykorzystany, czy może być produkowany? Produkowany to może być produkowany, może być wykorzystany. Mhm. Jak tam chcecie. Mhm. Przechodzimy na kanał sędziowski, nie? Tak. Rubber może być jeszcze wykorzystany na przykład do produkcji jakichś innych rzeczy, na przykład kabli albo coś takiego. Channel switched. Dobra, jestem teraz na kanale sędziowskim. User joined your channel. No, tutaj mamy bardzo ciekawe itemy w tej rundzie, powiem wam, bo user joined your channel. Naprawdę, ja czekam, co oni z tego zrobią. Vanish. Ta siła. Różowa siła. Aha, no, jestem właśnie. Niewidoczny. Co kleper, znowu zabrakło czegoś? Nie, chyba co nie chcieli. Aha. Ale to wiadomo, ja. Dobra. No wiadomo. Niech pamiętają o kawach, bo o kawy to wieś. Misio już zrobił ten, jak on miał. Filozofę stąd. O kurde, szybki jest. A bo to dużo nie trzeba, to. No mój piec traci moc. No bo reset mapy był, ej, Uzus, weź to napraw. Ja to tu naprawię, bo tu też traci. A jak widzicie, zegar działa. Już ci naprawię. Tak, zegar działa. Tak jak wtedy. Nie, bo ty na wszystkich platformach to trzeba zrobić. Poprawi się ten piec znowu. Od ostatniego kodu zoptymalizowałem o jakieś 600 linijek. Skrypt, no, więc. No, 35 minut jest. No i ładnie. Niech wszyscy. Sorry za crash, ale wiecie. Przewijanie w Creative. Aha, no tak, tak. Paczka nie jest do tego przystosowana. Więc jak wtedy w trzech, kurde, lata sobie do skrzynek, tak wtedy, nie? Szykują coś dla nas. Tak, co byście zrobili z tych itemów, tak powiecie, bo ja bym na przykład zrobił jakiś MC generator. Ja powiem ci tak, ja z tych filterów, no kurde, ja bym zrobił właśnie MC generator. To albo farmę, farmę MC, tak, to farma MC by była dobra. Mógłbym też zrobić. No jest tutaj battery box. Battery box będzie wymagał stworzenia solar panelów, a też blue electricity cable trzeba stworzyć. Wiem, czego nie ma jeszcze w skrzynce. I rubber jest, tylko nie wiem. A ja wiem, co ja bym zrobił z tego. Zrobiłbym kilka energy kondenserów zasilanych kolektorami, nie? Filter może zostać użyty do produkcji retrievera. Retrievera bym zasilił za pomocą battery boxa i tam solarek, oczywiście. Tak, ale. Tablety już siadły. Tak, tablety? Jakie tablety? Tablety. No, transmutation. To samo co u ciebie na serwerze. Aha, no tak, no chyba że tak. Jeżeli chodzi o rubber to Industry Craft 2, czyli i tak czy siak muszą stworzyć jakieś okablowanie. No właśnie, a w tych energy kondensorach by była lawa. No. Lawa C, bo one mają MC. Tak, i właśnie wtedy można. No, zasilanie zrobić. Jest ogólnie dużo. No. Bardzo dużo opcji, ja jestem ciekaw, nie mogę się doczekać. Dużo jest możliwości. Zaczną coś budować, bo.
Czekaj, słyszałem z problemem. Nie, z transmutation, to trzeba, żeby tylko serwer zresetować, żeby one zadziałały. To nic no. Nie da. Co? No niestety. Naprawdę? No. Ja u siebie też tak mam. Ale co się dzieje z transmutation to? No jest problem, nie chcę nie działa, się uczyć. Prostu. Nie chcę się uczyć w ogóle. To. To co teraz? No co, ja nic nie zrobię, no. Daj. To muszą, to muszą. Na to działa. To muszą biegać ze skrzynek. Raczej. To muszą biegać ze skrzynek. Ale temu działało Kubusowi wcześniej. No, wcześniej działało, ale u mnie też tak było, nie na serwie. Ja też tak miałem. Kubas już robi generację MC tak, pierwszą. Tak, tak, już widać. Jest tutaj Energy Collector. To na dole. I jest też. Blessing, ale powiem wam, że to jest challenge, trzeba sobie radzić w każdej sytuacji. Nie, Transportation Table, Transportation Table nie jest tak potrzebny, bo są te skrzynki, jest też ta no, Energy Condenser jest. To tam wiesz, muszą sobie poradzić w tej sytuacji. No. Kto mi po skrzyniach? Właśnie te cegły są, nie ma cegieł, trzeba dodać. Jestem niewidzialny, wszyscy są niewidzialni, sędziowie się ten gapią po skrzyniach. Nie, tylko zdziwiłem się, że nikt nie użył wełny, powiem ci, w poprzedniej rundzie. Mimo, że była taka możliwość, mogli jakąś tak tutaj, nie wiem, użyć. No, Nedo mógł użyć, a użył piasku. No, użył piasku. No, są te zaawansowane bardziej budulce, ale i tak użyli tych podstawowych, czyli drewno, kamień i piasek u jednego. No dokładnie, zobaczymy. Ja czekam aż się tam rozbudują. No mają problem z tym transmutation, no, ale trudno. Niestety tutaj naszego kolegi, który został wykluczony, nie ma go tu. O, jest to nawet ten, bariera. No jest, żeby tam nikt nie wchodził po kawę, nie? Po kawę. No Zaki postawił sobie piecyki. Alojowe w Nejse. Że miał blisko, to jest mądre posunięcie, bo jednak ten kawałek, chociaż to są elektryczne, no ale paliwa nie brak w skrzynkach. No właśnie. Nie brak w skrzynkach. Żeby nie radować czasu na chodzenie po surowce, nie? Mhm. Tak myślę, tak w 25, gdzieś tak 20 minuty już będą powstawać jakieś mechanizmy. Misio chyba będzie robił drugiego energy kondensera, bo tak widziałem kawałek zas zrobił. No chyba żeby tak, bo naprawdę. Zobaczmy co on tu ma w skrzyniach. No, kawę nawet nie żłopnął. Jak na razie tutaj. Żłopają kawę czy nie żłopają? Tutaj jest. Nie ma czas? Nie ma czasu na żłopanie kawy. No. Tutaj u niebieskiego. No, Zaki wyżłopał. No, żłopał. O, i widzimy, że stworzył właśnie znaczy alloy. Red? Blue alloy. Blue alloy ingot. Nie, chodzi mi o piece. A to, no to alloy furnace. No właśnie mówi alloy furnace. No, Kubas też kawy żłopał. Jeszcze dwie zostały. W tym czasie, no, ja jedną jeszcze. Powiem tak, że zaczyna się, wszyscy kawę żłopią i szybko. Węgiel drzewny. Uzuzaj węgiel drzewny. Węgiel drzewny? Ale to mogą przepalić te drewno w tych piecach tutaj. To muszą przepalić. Ale gdzie są te piece? Tam są te piece. Tutaj na tych są te piece. Tu są piece. I dłuższy furnace jest właśnie do przetapiania tych wszystkich rzeczy. No. Więc co teraz Misio robi? Misio robi. Widzimy, Misio tutaj tworzy nam energy kondensery. Próbuje tworzyć, bo źle włożył. W złe miejsca włożył te rzeczy. No i zrobił. Kropero jesteś? Taka
taka cisza nastała. Enek, jesteś? Jestem. Czemu tak cię? Ja też musiałem. Kurczę, ja przez chwilę mówcie, że idziecie, bo ja myślałem już, że nie wiadomo co się stało. Nie, bo ja sobie umarłem przy komputerze, naprawdę. Jeszcze 8 żyć. Ja tak kiedyś na live zrobiłem, wcisnąłem, wiesz, wyciszenie i zapomniałem o tym. I mówiłem do mikrofonu. Tak. Tutaj żółty postawia 4 kondensery, aż o. Wow. Ciekawe. Może ma jakiś mocnego. Tak, ktoś zaszalał, można powiedzieć. Patrzcie, tu wkłada redstone, tutaj wkłada żelazo, a tu co włoży? Nie włożył nic. Zaki dalej, coś próbuje. No wiesz, w sumie niebieska, ja jestem opiekunem niebieskiej platformy, nie? Jak ty jesteś opiekunem czerwonej, ja wychuję z opiekunem żółtej. No. Ja jestem opiekunem żółtej. Uzus zielonej, Zaki... to Uzus nie ma co robić. Uczestnicy Ale jak nie wchodzi na... Znaczy oni nie wchodzą. Nie, raczej to raczej nie jest fair. Silicon bule Zaki robi. Dobra, już jestem. Będzie robił panelki. Już wyłączam live. 26 minut. Ja muszę pilnować zegara. Dobra, pilnuj zegara. Tak. Tak więc Zaki nam tutaj robi brass ingot. Jeżeli ktoś nie wie, jak się robi brass ingot, to się wkłada copper i tin ingot i wtedy powstaje brass ingot właśnie w tych piecach. No. To był silicon bull. Silicon bundle. No, bo widziałem. Ale ma diamentów tutaj, ty. Kuba skrafi ten. No, każdy bierze chyba diamenty, nie? Zobaczmy, ile w skrzynce jest diamentów. Kuba skrafi ci kable. No, dobra. Ty, ja myślałem, że więcej tych diamentów pójdzie. Patrzcie, wyciąga resin stąd. Już. Kubas ma już część przynajmniej maszyny działająca, nie? Uj, potwierdziłem. Nie chciałem. Zwróć. Zwróciłem. Kuba, znaleźć nic nie wiem. Dobra. No i dobrze. No. Jestem jak ninja. Uzus sprawdza wszystkie kondensery, nie? Copper, tin. Pierwszy jest najfajniejszy. Nie, ładne wykorzystanie buga z Transmutation Table, nie? Że jak Transmutation nie działa, to on kondensery narobił. No to już ma punkt za pomysłowość. No. Ale oczywiście bugów tak na dzień codziennie się nie używa, nie? Znaczy to nie jest aż taki bug. No tak, tutaj można, bo tutaj wiesz, wszystko jest dostępne do tam. Więc ten, no. O, tu już Zaki robi te Blue Dope Wafery. W piecach. I jeszcze. No tutaj. Czekaj, masz tu Steel Ingot. Ciekawe po co mu. Wszyscy patrzą? Nie, no ale to trzeba patrzeć, nie? Uj, deployer robi. Deployer, widzę. Zrobił. No. I poszedł. Poszedł, zobaczymy. Wszyscy latają, nie? A on nawet o tym Jezu, mówi. Przecież gdyby on wiedział, że go tak wszyscy obserwują, to byś nic... Ja. No. No, tutaj Kubas podpiął już rurę złotą. O, złotą złota rurę. Rurę. Wow. O, złota. I co to jest? Co to jest? Złota rura dla tych, co nie jedzą, przyspiesza Traktor, ale nie trzeba czasem od góry ułożyć? Znaczy, ja wiem, ja od góry raczej, tak. Nie, bo Industrial nie akceptuje takich... Forestry sobie jeszcze z tym poradzi, nie? Ale Industrial musi mieć dobrą stroną wsadane. Skapnie się to przełoży na pewno. O, fajnie, użył tego, jednego torcza tylko. Kompaktowość, nie? Ja wiem, że to jest kompaktowe, na torcza wydać jeden mniej niż 3 redstone'a. No ale no to co? Ale tak czy inaczej starasz się, żeby było. Zaki buduje zasilanie. Tak? Deployer postawił. Jest. A czekaj, deployer? Deployer nie wymaga zasilania, tyle powiem. Jak on podepnie, to do zasilania... Ale jeszcze Retriever pewnie może zrobi. Może. Tak. No ale już Battery Box się już, tak, i jest wykorzystany. Tak.
Chciałem powiedzieć zielony tutaj... opitala, ale przecież wyleciał. Został wykluczony. Kultury no. Dla tych, co odeszli. Tutaj się ładuje wszystko. Kolektory Mark 1. No te kolektory ale nie są takie zbyt dające energii, ale są. Zawsze mógł położyć glowstone, to przynajmniej trochę by to przyspieszyło tylko. Zawsze można coś takiego zrobić, że robi się takie coś. Zaki już położył filter. Mobius Fuel został zrobiony. Tak? Pokaż. Ale co to? Diamond Bloki. Więc więcej kolektorów chyba. No chyba. Na pewno. Red Matter będzie sobie robił. O kurde. Wow. No zobaczymy. Kubas położył geotermal generator, no, żeby napędzić ten. Dark Matter. O kurde, Dark Matter. Kabel już wykorzystany, tak. Dobra, tak. Idziemy zobaczyć do zielonego. Idziemy zobaczyć do zielonego, chodźcie. Więc zielony, tak. Zielony tu się właśnie, ogólnie... Co robi zielony? Zielony tutaj się ogólnie, opierdala. Jak na razie nic nie zrobił, nawet kawy nie wychlał. No, żebyś wiedział. Dacie water cell? Damy? Znaczy, wiesz, mają cynę, mają wodę. Nie damy. Właśnie. Muszą sami pójść. Nie damy. Tego nie damy. Za łatwo dostępne. Tak. Zobaczmy do czerwonego, więc... U czerwonego jak na razie się nic nie zmieniło. Nie, ale... Geotermal generator jest. Ale pomyślał właśnie. Tak, dobrze resina włożył. Tak. Resin idzie ten i wtedy można wtedy jakoś to wziąć z tego. Właśnie. Nie. Napisz może by kombinował to. To wiaderko. Wiaderko można... i sursa sobie musi zrobić. No to jest... No. Trzeba kombinować. No, a jak inaczej to powiesz, że może nie trzeba kombinować? Ale resinu. 20 jeszcze. Ogólnie może zrobić takie coś. Minut. Z tą wodą to może zrobić coś takiego, że zrobię po prostu, weźmie, zrobi dwa wiadra, zrobi źródło nieskończone i po prostu celami będzie sobie napełniał. Ale ten czas leci, nie? No, kurczę, 20 minut. No, czas leci. 15 minut już minęło. Zobaczmy co u żółtego. Co ty masz z tym zielonym cały czas? Nie wiem. Jakieś zboczenie do tego koloru, może jakaś, pistony. Nie wiem. Jeszcze czego? Misia robi pistony. Teraz robi pistony i teraz... Silnik. No, chyba będzie robił. Ale może zrobić albo filtry. Nie, kółka porobi. Na pewno silniki. Tak. Muszą być silniki. No, silniki będą. Drewniane? Ja, drewniane. Drewnianowe, tak. Bo nie da się innych zrobić z tych drewnianych urządzeń. Tylko tak, no jeszcze chyba nikt filtra nie postawił, nie? Nie, postawił. Zaki postawił. A, Zaki, no. Już widzę właśnie. Ale pamiętaj, nie trzeba go postawić. Można z niego zrobić coś innego. Tak. Na przykład Retriever. Albo Sorting Machine. Ale mamy... No, widzę, robi Retriever. Retriever, tak. Czyli widać... No, wykorzysta tę energię z battery boxa. Tylko czy Water Millina robi? Zaraz zobaczymy. Energia, czyli jeszcze mu kable będą potrzebne, musiałby zbudować. No dobrze jest. Dobrze jest. Teraz kabel pociągnąć, nie? I timer. Też nie lubicie craftować timera? No to jest masakra. Ale dlatego nie, zawsze. Jak jest projekt manualnie, redstone'owy clock, nie? Ale to daj spokój, no. Tutaj proszę, czerwony zrobił źródło wody. Jak na razie to wszystko stoi. No więc to jest takie coś. Redstone na szybkiego pociągnięty, czyli tak, wykrywa item? Nie. Coś tu będzie się działo. Nie, tu była czarno-czerwonia z tyłu, co napędza. Aha, napędzała. Aha, to
to wyłączył, rozumiem. A to sprawdźmy tak z góry, patrząc Kloperą z góry. Się kąpie. Jedyna okazja, żeby zobaczyć, jak to robi. Teraz spójrzmy z góry, kto prowadzi może, tak jak myślicie. Kto z nich teraz prowadzi? Niebieski. No, tym razem niebieski, patrzcie jak się odwróciła. Ta. No. Deszcz. Jak należy, żółty. Zaczął padać. Jak należy, żółty głównie robi tam kondensery. Ale już widzę, filtr postawił. Ty, Dark Matter blok postawił. Nie. To jest Dark Matter Furnas. O ja pierniczę. Ale oni zapieprzają. No. O ja. A co zostało im 17 minut tylko. Nie, Furnas. Ja 17 jest. No, czas leci. Czas leci. Co tu robisz? Z tego co założyłem, to tylko czerwony z rubera skorzystał. Więcej filtrów. Tak? Nie, kondenser też. Kondenser też jest. Ale tylko z, jako ten, jako on jedyny skorzystał z tego. Tego z niebieskiego rubera. A, no tego tak, nie ma. Tak. No tak. Tu masz rację. Kubus coś kombinuje, coś myśli. Ale właśnie Kubas mógł użyć filtru, żeby wyciągać z tego kondensera, nie? Zamiast... A może chce go inaczej wykorzystać, no nie wiem, no... Może, no możliwe. To wszystko zależy od zamysłu, to wiesz. To, że ty byś zrobił inaczej. Tak? Zaraz zobaczę. Ty, no fakt. Zrobił 3 overclockery do ekstraktora. No, a no jest, ładnie. jest. Dobre. Niebieski uzupełnił wodę. No i lawy jest, sporo ma tutaj. No. Więc tutaj rubber został użyty. Czekaj, czy do generatorów były potrzebne kable do tych rzeczy? Tu tak. Użyty, do baterii. Jest, rubber jest użyty. Tak samo tutaj przecież rubber jest użyty, przecież go, znaczy resin ekstraktuje. Zaki zrobił piece zwykłe. Przy 15 minutach mieliśmy puszczać alarm? Dużo piecy zrobił. W 15 minutach mieliśmy puszczać alarm? Tak, ale jeszcze jest 16. No wiem. Czerwony tutaj na razie nic nie robi. Znaczy już niebieski. Jest 15. No. Specjalnie się wszyscy odwrócili. Ciekawe, że tego przestraszyliśmy. Jezu. Zobaczmy co... O, leci, po coś. No, zobaczmy po co, zobaczmy po co. Co tu jest w tym? Tu jest taki rezyn, tu jest żelazo, tu jest I tak jak mówiłem, no Kubus wykorzystał filtr i wyciąga, wyciąga te ryziny. Znaczy już nie, te nie wyciąga. Rabery. Obraca, nie, się było krętem, ale... No. Nie. Znowu pomylił strony chyba. Kto? Nie wiem czemu, ale, ale filtr nie wyciąga. Nie, no bo ja widzę, że tego jest, jak to się mówi, od dupy strony. No, no teraz tak. Są jakby strony. To obrócił, jakby to obrócił w dobrą stronę. Nie, to na pewno może się domyśli, bo ma 14 minut na to. Zobaczmy, o. Domyślił się jednak. Tak? Oj, ty albo... naprawcie dziurę. Nie, sam naprawił. Dobra, naprawiona. Duchy naprawiają. Co tak pewnie pomyślał? Tak. Zobaczmy, czy... A co za kic... O, Zaki Watermill jest. O, Watermill! Tylko, że źle postawił. Wiem, źle postawił, ale to jest ta, to jest elektrownia wodna. No. Elektrownia wodna z aderkami. Tak, to jest to. Zarąbiste. Fajnie. Zaki się teleportuje, nie wiem, który kluczy zniszczyć. No. Ej, ale nie. Śrubokrętem dostaję. Nie, może próbował odkręcić, bo wiesz, no. Śruby zardzewiałe śruby, to wiesz. Tak było taki wyglądek na krzyżaka. A co tam, kurde, robi misio? O, wyciąg. Do pieca. Tak, do pieca. A co będzie przepalał?
Co on będzie przepalał? Retriever. Rubber. Co, tak postawił? Tak, retriever no i też, postawił. I też wstawił tutaj te płytki, które żeby wiesz... znaczy dokładnie nie wiem po co. Aha, kawery. Żeby się nie łączyły z tym kolektorem i piecem te rury. Tak. Bo inaczej by się połączyły i by była kupa. Wpadałyby ale temy. Na razie nie, ja na razie nie wiem do czego mi się dąży. Ja też jeszcze powiem, nie, że nie wiem. Na razie ładnie to wygląda. Ogólnie to jeden kolektor jest za słaby, żeby zasilić cały ten kondensator. No ale się pytał, czy co z tego, czy masz na, jak będziesz działać. No, no automatic to... crafting table, popatrz co tu się dzieje. Stębiałem trochę. A już chyba wiem co będzie robił. Jak masz metal i ten, i rubber, będzie łączył je te przewody. No. Klopera nie ruszaj. Nie, ja tylko zmieniałem na inny dźwięk, żeby było ten. Żeby przy 10 minutach, czy tam 5, nie? Był inny dźwięk. Co 5 minut? Ja idę do Kubasa. Zobaczmy, co do... Zastosował filtr, który mu. Działa mu? Zaraz zobaczę. Ustawił go na 16 gumy. Żeby wyciągał jakieś 16 gumy. Zobaczymy. Ma tu coś w tej skrzyni? Ma, czyli działa mu. No ale jest rubber, no. Dopiero 6 gumy ma. No, baterie buduje. Czyli tak, baterie buduje zaki. Fabryka gumek. No, bardzo fabryka dobrze. Durex. Znaczy nie fabryka gumek, fabryka kabli. Znaczy nie, ja teraz się patrzę, czy mu rzeczywiście tą gumę wyciągnie. Aha, to dopiero chyba jak 16. Wyciąga, no. Wyciąga. 16 ale wyciąga, wyciąga. No. Dobrze jest. Bo tu jest ustawione, że ktoś nie wie, tu jest 16 ruberów, czyli dopiero jak tu się uzbiera 16. Zaki wyrzucił sobie wiaderka. Ma piłę w ręku. No. 11 minut. Będzie piłą podnosił. Nie no, wyrzucił sobie tu wiaderka. Mhm. Ładnie jest, ładnie. Kabel. No, mi się już postawił te. Tutaj widzimy ten kabel. Ja przestawię ten dźwięk, jak będzie 10. A u niebieskiego... Nie, na 5 mam. Dobra. Mi się robi timer. No. Dobra, mogę powiedzieć już? Dobra, no już mówię. U niebieskiego tutaj tworzą się właśnie kable cynowe. No, bo do tego lepszych kabli nie trzeba mieć. A kable z cyny... są bardzo dobre do takich rzeczy. Powiedz mi, jaką mają stratę. A ja dokładnie ci nie powiem, bo nie wiem. Aha, no, właśnie. A propos niebieskiego. Serwery N1 Host. Najlepsze serwery w Polsce. No. Serwery gier. Nie, ale naprawdę polecamy, nie? Polecamy, tak. Tak, polecamy. Dobra. Paolo Coelho. Koco? 9 minut. 9 minut, mówisz? A tutaj co? A tutaj co coraz... się dzieje? No. A, dobra, już tam idę. Patrzcie, ile tutaj gumek u żółtego. O kurde, o mamo. Mamo. To jest szybka produkcja nawet. Ja wiem. By musiał być tutaj Red Matter Furnace. Bo tak tutaj... Bo kolektor lepszy. No, najpierw albo kolektor lepszy. Znaczy, timer wolniej ustawi, ma święty spokój, no. Mhm. Ogólnie ja mam tu ustawione tak, że stakami bierze. Więc to powinien po jeden ustawić. No właśnie. Bierze patrzcie, popatrzcie się na to. Jakie to fajne. Pętla powrotna. To już silnik musi postawić. No, to jest stara szkoła, nie ma logistic pipe, to trzeba starą szkołą itemy wyciągać. No, niestety. Ale widzę, że coś tu się kroi. I teraz jest naprawdę bardziej wyrównane niż w pierwszej rundzie. Mhm. Coś tu u czerwonego stanęło. Będzie ciężko wybrać później. U czerwonego jak na razie tak mniej się dzieje. Ale może... Piłę może... zgubił. No, gumki do skrzynki jadą. No dobra, więc
Znaczy, tu jakby nie patrzeć, no maszyna jest jakby zrobiona, tylko ta woda po co? Co? Znaczy, no właśnie, tak. Po co jest ta woda? O. Nie ma jeszcze baterii, boksa. No. Najważniejszego. No, ja jestem opiekunem czerwonego. No. No. Nie może się tak dać. Ja jestem wolny. Buduj czerwony, buduj. Wiesz, no ja jestem opiekunem niebieskiego i on, ja on stosuje mój trik, bo ja takie coś na serwie używam. Ja może domyślał się, że jesteś opiekunem niebieskiego, to zrobi to co ty. On mnie nie ogląda. On mnie nie ogląda. A skąd wiesz? A nie no, może. Nie wiem. Może. Może. Chociaż widzę produkcję właśnie Refined Iron. 7 minut. 7 minut, no. 7 minut do końca. Ja już tu ustawię ten sygnał inny. A, jest default. Okej. Okay. Ciekawe, o czym oni gadają, nie? Między sobą. To może wejść podsłuchać. Nie gadają. To widać, że nie gadają. Widać? To nie, bo ten napisze, nie ma mikro. Jeden mówi odzywać, no to wiesz. Aha. Ty, ale... A nie, bo to jest retriever. A, to nie. Dobrze. O, tutaj u czerwonego jest teraz estetyka. Trochę. Wełny. A Fichu? Zrobił... Fichu? Co? A ty wiesz, że jesteś opiekunem żółtego, nie? Wiem, ale żółty tam robi coś. Nie przeszkadza mu. No, ale popatrzcie, fajne. Fajnie. Jak Kubus, to wyglądało. Jak Kubus nie postawi tego battery boxa, to jest skończone w tej rundzie. No, niestety. No właśnie, jeszcze nie postawił battery boxa. No. Wszystko jest oprócz tego battery boxa. Postawi w ostatniej sekundzie. No. Ale będzie jeszcze go zasilać, trzeba go zasilić, nie? Zobaczmy mu niebieskiego jeszcze raz, teraz coś tu niebieski robi. A gdzie on w ogóle ma tego battery boxa? Timera pewnie robi, he? Ale powiedz mi, gdzie on ma battery boxa? Kto? Kto? Kubas. Jeszcze nie ma. Ale nie, bo był w sumie. Ma go. Może w ekwipunku, ale tak to go nie ma. Zgubił. Wiesz, jak ktoś przecież, by zgubił, przecież nie będzie się pytał, czy ma go ten. 5 minut. Zgubił. Dobra, jeżeli ktoś się zgubi, to co wtedy? No nie, jak można zgubić? Może włożę jeszcze jednego. Nie zginął. Nie zgubił, no co ty, ja raczej nie. Użył tego, no, włożę jeszcze jednego, niech będzie, niech włożę jeszcze jednego, okej? Okay? Tutaj użył tego, jest zasilany ten retriever właśnie prądem, bezpośrednio battery boxem. Też jest tutaj timer, który jest aktualnie wyłączony. I w retrieverze mamy tutaj takie przedmioty. Otworzą się już przewody, widać. Jak to tu wygląda? Jak to tu jest? Klej? Jest? Nie ma kleja. Play. Jego fabryka automatyczna działa. Electronic Circuitów. A to jest fabryka tych, właśnie. Jest, no tak, przecież. Ach. Nie spojrzałem się na to. No jest. Tylko kable, pies mi się zachował, bo są te. Bo wyłączył timer. Timer trzeba włączyć, ale nie włączamy. Ale moc się już mu produkuje. Już no i używają. Teraz patrz, teraz w tej rundzie używają wewny, nie? A wcześniej nie. My tu przerzucamy dopiero tam. No nie, ja tam widziałem jeszcze, nie? No i tak, wszyscy... obudowa musi być. I wszyscy białej. I wszyscy białej. No. a są kolory, kurczę. Używaliby swojego koloru, nie? No właśnie. Stripów by użyli jednak, nie? O, trochę pomarańczowego. O, jest pomarańczowy. Jest. Pomarańczowy, ile jeszcze zrobi zostało? Zrobi ten 4 minuty. Enek pilnuje czasu. Tak, no tak, właśnie. Ja patrzę, 4 minuty. Tęczowy domek zrobi. Mhm. Ale nie, obudowuję już, to jest dobre. To jest bardzo dobre. Może postawić tu glowstone, nie? I zamknąć to. Mógłby, tak. To tutaj szkło postawić na tymi solarkami. Tutaj na górze glowstone, tutaj na górze glowstone. Zobaczmy, co jest u niebieskiego, bo coś się robi, widzę. Jest trochę już tego... No już popatrz, obudowują, ładnie tak. To idzie, 3 minuty wszyscy obudowują? No wiesz, bo myśmy dali 5 minut ekstra byśmy im dali, nie? W oryginalnym było tylko pół godziny. O, Kubus postawił battery boxa.
Z piecem elektrycznym. No to w końcu, ale jest. Oj, tutaj. I powiem ci, teraz będzie trudno wykluczyć. Tutaj, tutaj u uchodźcy niebieskiego. Właśnie odpalił tutaj ten deployer i w ogóle wszystko odpalił. I powiem tak, że to działa bardzo fajnie, tylko że prawidłowo. To jest dobrze. Tak, działa prawidłowo. I właśnie puste wiaderka ładuje. Z water me. I bierze to water me. I water me dają. Pełne wpierdziela do... Zegar, odliczany jest czas. 40 ładuje nawet? Sekundy już są odliczane. Tak? 17, 36, 35. Dobra, zegar się łączy. Sekundy 30. Ja już tam do nich przejdę. Zobaczymy, kto zrobi kończy obudowę. User left your channel. Co? Teraz wszyscy obudowę. Mi się od nie skończy, nie zdążę. Tak. Będzie ciężko wykluczyć, bo chociaż. Czerwony użył tego. Jest 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, a jest, 4, jest, dobra. 3. Hmm. 2, 1, stop. Dobra. Koniec. Przechodzimy na kanał. Tak. User left your channel. Tak więc już jest właśnie koniec. Michu, popraw mikrofon trochę. A co się stało? Trochę za sobą cię słyszę. Za sobą mnie słyszysz? Nie, dobrze jest. Dobrze jest. Dwie sekundy już skończył. No trudno. Było blisko. Aha. No dobra, pora oceniać, nie? Mam no to nadzieję, że daliście się z siebie. No to znowu zaczynamy od czerwonego jak wtedy, nie? Tak. Dobra, a to przełączmy się chyba, nie? Nie, dobrze jest. Teraz oceniać na razie tutaj, nie? No więc... Ja już się bałem, że battery boxa nie postawi. Tu. Tak, bo Kuba zostawił battery boxa na ostatnią chwilę. Tak, więc to, jak to wygląda właśnie Kuba? Nie zdążyłem podpiąć. No, tak, mniej więcej, no tam już. Tam da. Dobrze, no to co to robi? Pytanko, co to robi? Już klepie. Teraz już klepie. Właśnie, trzeba się widzialnym zrobić. O, zostać tu widoczny, a teraz zniknął. ja tu wierzę, że jestem nieaktywny, bo mój nic nie Dobra, więc... Co robisz? Aj. Ktoś dostał SMS-a chyba? Albo coś? No. Nie ja. A Kubus jeszcze klepie. O, no ale maszyna klepo. Działa, widać. Tak, więc Energy Condenser wytwarza rubber, to idzie do ekstraktora, przerabia się na gumę, guma zostaje wyciągnięta przez filtr, tak. Ojej. A czy było coś w planach jeszcze tu więcej do zbudowania? Właśnie co z tym battery boxem i A co to jest za część? Co? To? To jest silnik Blue Electricity Furnace. Że nie trzeba tam węgla wkładać. Tyle wiem, ale po to tutaj. A czemu tutaj? No żeby był już. No właśnie, żeby był. Coś miał wyciągać, ale co? No ale jest wykorzystany prawidłowo. Właśnie. No prawidłowo jest wykorzystany, no. Dobra, to przejdziemy teraz do... Aha, nie było, wiesz, ogólnie estetyka, funkcjonalność. Klepie, ale on jeszcze klepie. Jeszcze klepie. No to ogólnie, funkcjonalność, no. Jest tutaj Energy Condenser. Tworzy on powolutku, ale tworzy... Miał być kondenser sticky resin, który trafia do ekstraktora. Ekstraktor przerabia to na gumki i gumki trafiają do skrzynki. I tu właśnie... Tu miał być jeszcze jeden kondenser, który przerabiał to na... Jak to tam było napisane? Na żelazo. Do skrzyni. Ale niestety nie zdążył. No ale mówi się trudno, tak więc ja powiedziałem funkcjonalność o funkcjonalności, jak to działa, mniej więcej teraz estetyka, no. Estetyka, Enek? No estetyka, no. Kawery, no. Jak stoję przed tym, no to... Wow! Tak to... Mało widać. No. Czyli, no,
Nie wygląda to brzydko. Jeżeli chodzi o kompaktowość, to dałoby się bardziej skrócić. No, a pomysłowość, no cóż, no klasyczny sposób tworzenia, może zgrania ze sobą modów ekwiwalenta i industriala. No, dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o czerwonego. Teraz chodźmy Red do Powera też. Teraz chodźmy do niebieskiego, który mi się o coś siedział. Kuba dopiero teraz wybił kawę. No siedzę sobie i skaczę, nic nie zrobiłem. Tak. Widzę, że to jest elektrownia wodna, tak, typu tak. Direwolfowego. Więc... Nie, nie, to nie jest Direwolf. No. Ale podobnie wygląda. Direwolf się przyznał sam, że on nie jest z tym, on nie zbudował tego, tylko był użytkownik inny. No ja was rozumiem, tylko mi chodzi o to, że Direwolf często tego używa, tylko jego oglądam, który to używa. Nie no, różni ludzie mogą mieć te same pomysły, to nie jest plaga. Ale dobra, dajmy wytłumaczyć. No właśnie, Zaki, może wytłumaczysz. Dotłumaczyć. Fabryka prądu. Wodna fabryka jakby prądu. Wodna elektrownia. O, wodna elektrownia, tego słowa mi brakowało. Okej. Okay. Woda elektrownia, bardzo, bardzo, no, funkcjonalność jest bardzo masakryczna, bo no. Dużo prądu z tego idzie i można powiedzieć z wody i po prostu, no, bardzo dobra funkcjonalność. Jeszcze przy dużej ilości tego, to naprawdę wtedy prądu idzie bardzo dużo z tego. No, tu tylko jest Kuba, słuchaj, to nie jest tylko mój system, ja go po prostu używam, dobra. Pomysłowość, no bardzo fajne napełnianie automatyczne watermill, żeby więcej energii produkowały, nie? Ty się męczyłeś tylko 2 godziny, on to zrobił 35 minut. No nie? Co ten zegar robi? Mniej niż 35, a bo dźwignia nie była, nie, dźwignia nie była. Nie, bo to miał być to, zaprogramowałem na przycisk, a zapomniałem zamienić przycisk. Mhm. Dobra. Pomysłowość była już? To... Tak, była. Estetyka. Henek. No, jest bardzo ładnie schowane wszystko. Tak z zewnątrz, jak się stoi, nic nie widać. To by mogła być część domu, że tak powiem, nie? Tak. No. No, piecyk jest zasilany. Tu za ścianą jest nie wiem co. Podnoszę się i widzę. Wchodzę na palce i widzę, o, jest maszynka, spoko. Ale można tu wejść jakoś do środka? Nie, nie można. Nie. No to, jeżeli się umie parkour, to tak. Ale drzwi by się przydały. O, drzwi mi ukradli, ale dlatego. To jest mały raczej ten, mały. To jest bezobsługowe. No bezobsługowe, dobrze powiedziane. No. Dobra, chodźmy teraz do żółtego. Dobra, to teraz do żółtego idziemy. Więc żółty tutaj nie skończył dachu, a może i to tam dobrze, bo... Nie, dach jest specjalnie niedokończony, ponieważ tam jest zasilanie słoneczne i kolektory, a one muszą mieć światło i nie chciało mi się tego stołu nastawić. Aha, no, to dobrze. No. To wytłumaczysz może? To tak, jest to fabryka Electronic Circuitów. Powstaje tutaj redstone. Ja trochę zniszczę, żeby było widać. Żelazo, sticky resin oraz koper. Wszystko jest ściągane. Wszystko jest ściągane przez Wetweaver. Aktywuje się to tą oto wajchą. Oj, laga mam. On ściąga odpowiednie sobie itemy. Wytwarza najpierw kabla. Potem kabel wraca do skrzynki początkowej dla tej części. I kiedy już tutaj jest. Jest też reszta itemów i wychodzi Electronic Circuit. Tutaj. Bardzo genialne. No bo wiesz, Electronic Circuit to jest chyba największy wrzut na tyłku w industrialu, nie? No. Trzeba się trochę z tym pieprzyć. To jest pomysł, to jest zarąbiste. Tak. Mi się to bardzo podoba. No to jeżeli chodzi o funkcjonalność, no... Bardzo. Maszyna, powiem tak. Circuity są potrzebne na początku gry już. Zabawy z Industry Craftem, początek zabawy. No i energy, kondensery i ogólnie to są bardzo drogie, no może nie bardzo, ale są drogie rzeczy dosyć. Ale w późniejszych etapach gry, no to, tak. To się bardzo przydaje. Zresztą na każdy kolektor. A tutaj jest chyba najdroższa rzecz w projekcie. No, tak. Dark Matter mnie rozwalił, jak żeś go położył. Dark Patrzcie, ile mam jeszcze tam w skrzyni. Co? Nie w tej. Dobra, już tutaj ktoś się bawi, nie wiem. No. Estetyka, no maszynka zamknięta, nie? Enek. Tak, no jest nawet tabliczka. Enek, płucie.
Tylko te kable mogłyby szybciej iść. Gdyby był standpipe, tak, to mógłbym to zrobić, ale... Jest wejście. A, to wiesz, to jest dobrze. Jest dobrze, mi się wydaje. To, Enek... estetyka. I jeszcze pomysłowość była? No mówię, właśnie. A, genialny pomysł, mówię ci. Genialny estetyka, pomysł. Estetyka, dobra. Bardzo dobra. Dobra, to... to będzie... Tylko drzwi mi ktoś tłumaczenie. I teraz przejdziemy do dyskusji na temat, kogo wykluczyć. No właśnie. Dlatego czyli zombiaki rozwalają. Teraz będzie krótkie cięcie. Dla was to będzie sekunda, dla nas to będzie trochę dłużej. No i będzie dyskusja, więc zobaczymy się po tym cięciu. Dobra, no, więc ja już nagrywam ponownie po ja też cięciu. Przyjdźcie na środek. No przyjdźcie wszyscy na środek. Wynik ustalony. Ja mówię. Oczywiście wichu swoim prezenterskim, nie? Już 100 circuitów. To wydaj na nowe maszynka. Wszyscy są? A, jeszcze nie. Zaki! Tak. No. Zaki. No. Zaki. Ja odpadłem? Co? No nie, chodź, nic nie masz przejść. A. Zaki, no chodź. Jak bronił swojej platformy. No dobra, a więc słuchajcie teraz. Teraz, no, no może no. Dopiero właśnie, nie, nie, dobra, ja powiem. Nie, no. Bichu, pierwszy Zakiemu powiedz, no. No, wiesz, Zaki. Zaki. No. Zaki, powiem ci tak. No. No. Nie jąkaj się, Bichu. No. Nie, jesteśmy bardzo szczęśliwi, wiecie? A. No. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, Zaki. Mam nadzieję, no. Zaki, mam nadzieję, że już? Zaki, że dasz radę w następnej rundzie. O, jak git. Ale nie, nie dam rady. Kubus, dlaczego wykluczyliśmy Kubusa? No, maszyna nieskończona. Tak. No, mogłeś zająć się tym, dokończeniem maszyny, a nie wyglądem, bo funkcjonalność zawsze będzie na pierwszym miejscu. Tak, tak, tak. Funkcjonalność zawsze na pierwszym miejscu. Ale oczywiście... No, niemniej jednak, no pomysł też jest dobry, no ja nie mówię, że nie, bo... Kuba zrobiła. Ale ten, no działa, działa, wszystko jest tak. Dobrze, ale po prostu no, no jest konkurencja w końcu, nie? Ja pierdolę. Killing spree. Tak. Zabija cały tak. Czas. Tak, teraz killing spree. Fan w szał zabijania. Nie, może jakieś Kubu słowa pożegnania. No, ADHD. Więc... No. Kuba, spożegnaj się, niestety. Tak. No. Nie ma wchodzenia tu. Było moje. Miło, fajnie tak, się z tobą tak, grało więc... i no mam nadzieję, że dalej będziesz kontynuował z modami. Oczywiście, że będzie. Zabawę. Robi. Musi kontynuować z modami. No właśnie. Zostaniesz zapamiętany jako... Tak, tak. Jeden z pierwszych. Jako ten, który mordował wszystkich. Tak, ten, który mordował wszystkich. No dobra, tak więc to będzie koniec no. Drugiej rundy. Oczywiście serwer. No, Kopera, ty głowa też. Serwer. No, trzymajcie się. A, Kopera. Aha, nie. A, no, reklamę. No, jeszcze reklama. A, no tak, no tak. Oczywiście jak się mówi, sponsorem meczu wykluczonych jest n1host.pl, najlepszy serwis hostingowy, znaczy nie serwis hostingowy, serwery gier w Polsce. No, tak więc kończymy drugą rundę, tak więc trzymajcie się. Ja. No. Oraz oni. Do zobaczenia i do trzeciej rundy. No, tak, hej. Do zobaczenia do trzeciej rundy. Hej, pa.